Każdy zna grę Five Nights at Freddy, głównie dlatego, że jest to jedna z najstraszniejszych gier, które kiedykolwiek wyszły. Chodzi w niej o to, że pracujemy jako ochroniarz pizzerii, w której są takie oto grające potwory. I w ciągu dnia są miłe, ale w nocy niestety chcą po prostu z nas zrobić miazgę. My musimy przed nimi uciekać, a dokładniej ukrywać się w specjalnym pokoju stróża, w którym przez kamery patrzymy, jak wygląda sytuacja na zewnątrz. Możemy także się zamknąć lub zapalić lampy. I działa to tak jak normalnie w prawdziwej odsłonie tej gry, w sensie mam na myśli w normalnej grze na komputer, to mamy po dwóch stronach właśnie lampy oraz drzwi. Jeżeli podoba wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, a my teraz przechodzimy do rozgrywki. Okej, pierwszy dzień w naszej nowej pracy. Tutaj zegar pokazuje 12, i mamy 100% mocy tak naprawdę, więc możemy sobie chyba zaczynać, prawda? Tak, tutaj wszystko jest dobrze, nic zupełnie się nie dzieje. My możemy sobie po prostu chillować w naszej stróżówce i nawet jeżeli mamy tylko ochotę, to możemy pójść tutaj w kimę. Zobaczcie, tutaj nic się nie dzieje, nie ruszają się żadne zabawki. Chwila, czy mi się zdawało, czy one stały inaczej? Czemu oni sobie chodzą? To miały być zwykłe zabawki, zadzwońmy, halo? Halo? Czemu nikt nie odbiera telefonu? Czy ja jestem zdany tylko i wyłącznie sam na siebie? Czy jeden z nich stąd wyszedł? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Okej, widzę go. Widzę go, jestem na samym końcu. O nie! Czy on tutaj biegnie? Musimy to zamknąć. Musimy to zamknąć, chwila. On tutaj jest? Okej, on tutaj jest, ale spokojnie, możemy z powrotem otworzyć drzwi, żeby nie marnować za dużo energii. Tylko jeden został na scenie. Idzie sobie, zapomniał o mnie. Wszystko na chillu, naprawdę. Wszystko jest git. Okej, poszedł do swojego kumpla Lisa. Szczerze mówiąc, to najchętniej by stąd uciekł, ale gdy oni tutaj stoją, to czuję się trochę niepewnie i nie chcę zbytnio, szczerze mówiąc, opuszczać mojego stróżowego pokoju, bo przynajmniej gdy któryś przybiegł, szybko mogę właśnie zamykać drzwi. Czy one będą próbowały tutaj podejść? Jest już druga, my mamy 85% energii. Ej, wszystkich straciłem z oczu. Poza jednym. Poza dwoma w sumie. Więc nie jest jednak aż tak źle. Okej, zamknijmy się. Próbuję podejść, a potem jednak się rozmyśla za każdym razem. Jeżeli tak, to mamy farta w sumie. Stoi tu... O nie! Patrz się na nas. Odstraszy go pewnie światło. O nie! No dobra, to skoro widzieliście taki mały pokaz tego, jak wygląda tak naprawdę ten mod i co on robi, to możemy sobie przejrzeć trochę go po prostu więcej. Mamy tutaj rzeczy z FNAF Universe, nie mam pojęcia, okej, wow! Zobaczcie, przejrzyjmy sobie w takim razie wszystkie rzeczy, które mamy tutaj dostępne w tym modzie i zobaczmy tak naprawdę, jak wyglądają, co one dają i jaki mają teoretyczny potencjał. Ej, tutaj jest w ogóle security kamera. Czy jeżeli ją tutaj umieścimy, to będziemy mogli przez nią patrzeć? Ponieważ przez tamte wydawało się, jakbyśmy mogli patrzeć, ale w rzeczywistości to chyba po prostu nas coś tepało. O, zobaczcie, tutaj jest to coś, gdzie był tak naprawdę ten lis. Są tutaj arcade maszyny. Cały ten mod jest tak po prostu świetnie zrobiony, ludzie. Naprawdę, jest to jeden z najlepszych modów, jakie kiedykolwiek widziałem. Chcę zobaczyć po prostu wszystko, co w nim jest, ponieważ wiecie, mnie to ciekawi, a ja lubię robić odcinki o czymś, co mnie ciekawi. Przede wszystkim, że ostatnio, jak widzieliście, pierwszy raz w życiu grałem w prawdziwą wersję tej gry. Dobra, co... Aha... Ej, chwila, czy to jest tak, że... A nie, myślałem, że możemy nałożyć na to jakby, że one zaczynają się ruszać w momencie, gdy nałożymy to, ale zapomniałem, że chyba normalnie można je zespawnować jajkami, tak jak wszystkie inne moby. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Aha. Dobra, mamy tutaj tak naprawdę takie rzeczy. Ej, zobaczcie, pozmieniane są normalne itemki minecraftowe na rzeczy w stylu tych szafek, co także jest według mnie mega, mega epickie. I dobra, chwila. Zobaczmy. Zobaczmy w takim razie, co jest tutaj. Dobra, patrzcie, tak. Można je normalnie sobie spawnować i możemy nawet wytestować, jak są mocne te mobki. Dobra,
Chwila, tutaj jest kurczak, okej, okay, przejął sobie biuro dowodzenia. Mam nadzieję, że nie podglądał nikogo przez kamerki, bo to by było po prostu niezbyt miłe z jego strony. A gdzie są, gdzie jest fioletowy ziomek? Gdzie jest fioletowy ziomek? Halo, Bony. Dobra, chwila, spawn. Okej. Okay. Jeszcze jest chyba tylko Foxy, tak? Co? Jest aż tyle tych Foxich? Chwila, w ogóle jeszcze jest jeden tutaj. Jest jeszcze jeden chyba tutaj tak naprawdę easter egg. Który nie wiem czy zadziała, ale możemy spróbować. Okej, okay, uwaga, zobaczmy teraz. Podobno, jeżeli wiele razy spojrzy się przez tą jedną kamerkę, to możemy zespawnować jakiegoś Golden Freddy'ego, ale zdaje się to jednak nie działać, wiecie? Zdaje się to niestety jednak niezbyt działać, więc sobie odpuścimy. Zobaczcie, to zadziała, jeżeli naciśniemy to... Czy... Widzieliście to? To się zamieniło na Golden Freddy'ego. Ja pierniczę. Ej, ale jazda. W sensie niezłe to było, nie? O nie! O nie! Jak to było... Jak to było straszne! To było naprawdę mega straszne według mnie. Jeszcze... Zobaczcie, tutaj jest pirat. Tutaj jest Withered Foxy. O co? Czemu zrobili takie coś w ogóle? W sensie... Nie uważacie, że to jest dosyć dziwne? Że zrobili tylu tych Foxich? Ogólnie wcześniej jak testowałem tę mapkę, to działało mi coś, czego nie udało mi się teraz pokazać wam. O, dobra. Zwycięstwo! Nice! O nie, i one podśpiewują tę dziwną pioseneczkę. Dobra, chwila, teraz sprawdźmy w takim razie, ile ma życia. Czy da się w ogóle go... Ej, nie mają aż tak dużo życia. Co? Ej, zobaczcie, te drzwi mogą je rozwalić. To jest też dosyć zabawne. O! Zobaczcie. W momencie, gdy stoi przed drzwiami Foxy i my to otworzymy, chwila, pokażę wam nawet na survivalu. Zobaczcie, weźmy sobie survival. Czemu teraz nie było tego dźwięku? O, musi na nas patrzeć. I zobaczcie, oni tutaj nie wchodzą. Dopiero po pewnym czasie tutaj mogą wejść. Ale nie od razu, dlatego że tak samo jest w grze, że tutaj stoją, jest zapalone światło i wtedy chyba nie mogą wejść, ale nie jestem tego pewien. Dobra, i tutaj jest jeszcze easter egg, że możemy kliknąć na nos. Co to jest za dźwięk? Na nos Freddy'ego możemy kliknąć. Czy on teraz na nas poluje? Nie, na szczęście nie, dobra. Ej, to był szybki przegląd tego moda. Mam nadzieję, że wam się podobał, dlatego że naprawdę granie w to nawet w Minecrafcie było dosyć straszne. Tymczasem ja się z wami żegnam, to było na tyle. Na razie.